I zawsze tak miałaś właściwie, że żyłaś na walizkach? Tak, i powiem, że jeśli to są gwiazdy pop, to za nimi stoją całe zastępy obsługi, menadżerów, dietetyków, nie wiem, makijażystów, tak. A śpiewaczka operowa podróżuje sama ze swoją walizką, po spektaklu przychodzi do hotelu. Hotelu, sama jada śniadanie w kącie, no bo koledzy już poszli do domu, ci, co są z danego kraju, każdy się spieszy do domu, do rodziny i tylko to przedstawienie popremierowe jest takie z jakimś tam małym przyjęciem i celebracją, a potem te wszystkie szeregowe, no to to już jest szara rzeczywistość. I jak to wszystko też pogodzić z taką pracą, w sensie taką, no nie pracą, tylko byciem mamą i też posiadanie rodziny, bo to też w przypadku artystek jest trudne, bo mężczyźni mają trochę inaczej. Mężczyźni mają rzeczywiście łatwiej, bo ta kobieta musi urodzić dzieci, musi je wychować, musi spędzić z nimi czas, musi wziąć za to wszystko odpowiedzialność, a mężczyzna może zupełnie inaczej do tego podejść. Stąd chyba jest też taki syndrom, że wiele moich koleżanek na przykład nie ma dzieci. Chyba gdzieś przegapiły ten moment, że każda premiera była ważniejsza, albo żeby być w pierwszej obsadzie, albo żeby następną partię zrobić i tak dalej, i tak dalej. Czasami te lata gdzieś tam przelatują się, coś można coś przegapić.